Mamy dzisiaj koncert pana Marcina Stycznia. Co pewien czas zapraszamy różnych artystów tutaj do Różanego Stoku, dlatego że spotkanie z muzyką, z kulturą muzyczną jest dla nas bardzo ważne, gdyż ma charakter taki wychowawczy. Wielu naszych wychowanków tutaj przebywających w placówkach wychowawczych zajmuje się muzyką, śpiewem. Oczywiście najczęściej to jest rap albo hip-hop, a więc pokazujemy im, że jest też inne oblicze muzyki, sztuki, śpiewu. Czasem to są wymagający artyści. Myślę, że pan Marcin do takich należy, bo jest to poezja śpiewana. Ale wierzę, że no to spotkanie z takim artystą na żywo na pewno daje im takie szersze horyzonty. Czyli dla nas jest to przede wszystkim element wychowawczy. Muzyka wychowuje, łagodzi obyczaje, ale też wychowuje. No w tym roku mamy generalnie 15-lecie tej placówki i otwieramy w listopadzie wielkim sympozjum 100-lecie obecności Salezjanów w Różanym Stoku. Także dla nas to jest taka podwójna jak gdyby uroczystość. Dlatego będą różnego rodzaju wydarzenia artystyczne, sympozja, naukowe też, pokazujące no, dorobek pracy Salezjanów przez te 100 lat w całości i 15 lat pracy wychowawczej. Mamy tutaj dwie placówki. Tutaj jest ośrodek socjoterapii, do którego wychowanków kieruje poradnia pedagogiczna i rodzice na ich wniosek, oraz ośrodek wychowawczy, do którego kieruje sąd rodzinny. Mamy również szkołę zawodową o kierunku takim niecodziennym, jeździectwo, ponieważ mamy stadninę koni tutaj, i stolarstwo. Łącznie jest ponad 100 wychowanków. Być wolnym jak dziecko. Jestem tutaj po raz pierwszy, choć w tych okolicach nie po raz pierwszy, bo już kiedyś występowałem tutaj nie tak dawno, zresztą na 70. rocznicy urodzin księdza, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszko w jego rodzinnej miejscowości i prezentowałem tam piosenkę właśnie poświęconą błogosławionemu, więc te strony znam i dobrze się tutaj czuję. W każdym pokoleniu są ludzie wrażliwi na słowo, niezależnie od czasów, w których żyjemy, bo nigdy chyba nie było specjalnie czasów poetyckich, czy wojna to był czas poetycki niespecjalnie, a jednak poeci wtedy działali, tworzyli swoje piękne wiersze i na pewno znajdowali odbiorców. Teraz mówi się, że młodzież nie chce takiej twórczości słuchać, ale ja się kompletnie tym nie przejmuję. Zawsze, szczególnie w okresie dojrzewania, znajdują się ludzie, do których wrażliwości przemawia właśnie ta forma przekazu, która, jak ja uważam, najgłębiej dotyka duszy. Ja początkowo, jeżeli mogę użyć takiego kolokwializmu, zaraziłem się piosenką poetycką w harcerstwie, bo byłem harcerzem, ale tak naprawdę tę miłość zaszczepił mi mój przyjaciel, który pochodził z takiego inteligenckiego domu. To był początek przemian, rok 89-90, myśmy mieli wtedy po 12 lat i jakaś była wielka moda na właśnie granie piosenek między innymi Jacka Kaczmarskiego, Starego Dobrego Małżeństwa czy Wolnej Grupy Bukowina i on mnie wciągnął, zupełnie nie wiem jak to się stało, po prostu ta stylistyka, ta poetyka tak mną zawładnęła, że już po 4 latach miałem swój własny zespół, czyli w wieku 16 lat i wiedziałem, że chciałbym to robić. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, czy to się uda. Dzisiaj jako 40-latek prawie mogę powiedzieć, że się udało. Taka idea, jaka będzie mi przyświecać, to zaproszenie publiczności do takiej podróży, która wiedzie z umysłu do serca, aby tam tak naprawdę spotkać się z samym sobą, a dla ludzi wierzących to jest spotkanie także z Bogiem. 21 gramów.